Dziękuję wam bardzo serdecznie, moi kochani, za ostatni raz, kiedy zostawiliście 2 lajki w górę oraz 3 subskrypcje pod tym moimi materiałami. Bardzo wam za to bardzo dziękuję, kocham was, całuski, całuski. A dzisiaj oczywiście robimy sobie mega super przegląd niesamowitych ciekawostek na temat Hagi Wagiego. I pierwsza z nich i jedyna, bo tylko tyle zostawiliście lajków pod ostatnim materiałem, że Hagi Wagi, uwaga, uwaga, werble, jest niebieski. I teraz już dziękuję wam bardzo serdecznie i widzimy się następnym razem, także cześć, 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 bye, bye, bye. Matko jedyna, co to ja właśnie obejrzałem przed chwilą? Toż to nic w tej cholernej telewizji nie ma. To za badziewie. Ej, Foxy, kiedy będzie obiad? Tak się zdaje, że nasz piekarnik ostatnio całe żarcie zamienia na to. Chyba po kimś to zostało, nie wiem, jak go przeprogramować. Nasz piekarnik zamienia całe jedzenie w pizzę? Ty jesteś nienormalny tak. Chyba jakiś. I sama dodaje ananasy. Ja pierdziele, weź to wywal, spal ten piekarnik. Oho, słyszę kłopoty. Co Szelikan. Tym razem? Znowu się kibel zapchał? Nie, to znaczy tak, ale to nie jest istotnie. Szelikan, no. Ja mam dzisiaj urodziny. Przypomniałem sobie. O Jezu, i znowu jak mi się... chlupałem i w oblizgi robiłem, to wyskoczył mi taki napis. Maciek, masz dzisiaj urodziny. Foxy, to twoja sprawka? Mówiłem, żeby usunąć ten głupi napis, jest niepotrzebny nad zlewem. Za każdym ale razem przypomniałeś po prostu... mi. Zrobiłeś mu niespodziankę w kiblu i przypomniałeś mu, że ta szkarada ma urodziny. Nie, to jest napis mówiący prawdę. Za każdym razem, kiedy wchodzisz do kibla, masz napisane, że masz grubą dupę. Mówię ci, jaki że teraz na siebie było normalnie, jak chuchałem. Czego chcesz, szkarado zielona? Nie mam pieniędzy. I to jest ta kwestia, którą zapomniałem, co miałem powiedzieć, co ja chcę. A nie wiem, chcesz jakiś prezent? Nie wiem, coś? A tak, tak, chcę prezent, na pewno chciałem prezent. To... Ale jaki? Słuchaj, to daj... musisz mnie zaskoczyć, musisz no to mnie zaskoczyć. Zaskoczę cię. Ta-da! Afrykański bananek specjalnie sprowadzony do Polski. Wow! Szelikan, ja nie wiem, skąd wiedziałeś, że ja chciałem ten portugalski bananek. O, tak. Afrykański. Afrykański, jeden ch... Widziałeś gdzieś mój bananowy telefon, bo go zgubiłem. A patrzyłeś w swoim tyłku? Czemu? Tak, nie wiem, bo tak najczęściej tam się gubią te rzeczy, nie? Czy ty... No Maciek, schowaj to. To jest Maćka prezent. Zostaw, to jest jego prezent. Idź, odejdź, wracaj do kuchni tam robić pizzę, czy co. A dałeś tam kiedyś robisz coś od siebie, a nie moje rzeczy? To jest ode mnie. Toż to prezent. Kto ci dał prezent? Kto ci dał prezent? Ja ci dałem prezent. Przecież było widać, albo jakbyś cofnął sobie replay albo nagranie filmiku, to by było widać, że kto mi podał? Szelikan. Następnym razem, jak Weronika będzie miała urodziny, to dam twojego Bad Dragona. I zobaczymy, jak sobie poradzisz. Co to jest? Mi telefon rozdaje. Family friendly content, nie możemy tego poruszać. Cięcie. Dobra, a coś jeszcze chcesz oprócz tego banana obstranego? No musisz mnie zaskoczyć. Ja wiesz, że ja tak po minimalnym... Ja chcę do pizzeli znowu. Maciek, zrobiłem ci torcik. O, torcik ci zrobił Foxy, jej! Maciek, wszystkiego najlepszego. Jak nie ma tam Maciusia, nie ma tam mojej podobizny. Zobacz, tu jest twoja podobizna, tu jest twoja podobizna. Jaki torcik z pizzy ułożony! Szelikan, ja nigdy steaka nie jadłem, jestem ale pocieszony. Ale zdmuchnij salceson. Nie wiem co, to jest chyba parówki z Biedronki. Yes. To ile lat kończysz? Dużo. Aha. Ale wydaje mi się, że on chyba już pełnoletni jest, nie? To my go nie musimy utrzymywać w domu. Przecież ja już wszystkie szkoły ukończyłem. Ej, no to jest ten dzień, w którym się usamodzielniasz. Ja otwieram ci drzwi i wylatujesz jak ten ptaszek. Nie, ja jestem mały bobaś i ja nie wiem jak otworzyć drzwi. Posłuchaj mnie uważnie. Nadchodzi moment w życiu każdego mężczyzny, kiedy kończysz właśnie ten wiek. Teraz musisz tylko poczekać, aż dostaniesz wezwanie do komisji wojskowej. Tak, będziesz będą cię badać, będą ci wkładać termometr. Jeszcze nie wypełniłem misji mojej urodzinowej. No bo ci już papiery wypełnimy. Jaka jest twoja misja urodzinowa? Zjeść najlepszą pizzę ever. Yes. No to masz tutaj z dodatkami pizzę, rozrzuciłeś ją po centrum. Te ogrzewane gówna mnie nie interesują. O, że dobra, daj mi ten telefon, co w prezencie dostałeś. Muszę zadzwonić gdzieś. Foxy, znowu kitrasz telefony pod ogonem? Oddaj mi ten banan. Nie, jest mój. Oddaj telefon. Poproś. To jest poproś. Maciek, skocz po piłę do tej, tam do stodoły. Masz 3 sekundy, zastanów się. No ale nie moja wina, że trzymasz go w dupie. Foxy, Foxy, bo są moje urodziny i ja ustalam zasady. Uwaga! Chyba trafił do nieba. Ale mnie teleportowało. Fajne te przejścia, nie? Patrz, Maciek, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy w super fajnej, turbo nowoczesnej imprezowni. Poznajesz te misie? To są ale najlepsze. Ale światło mi zapalisz? Świeczki mamy, bo oszczędzamy. Dlatego wzięliśmy latarki ze sobą. Ja będę z nimi imprezować? No, to są ci celebryci. Super. To są youtuberzy, stary, popatrz. Wie kto. Ja też go nie rozpoznaję.
Kulik. Kulik, no. Niebieski kulik. On się na trzeciego tam to kleił. Słuchaj, i popatrzcie, mam ciastka, ale ich nie jest, bo są sztuczne. I mamy komputer, jakbyśmy chcieli w Snake'a pograć. I mamy jakieś resztki jedzenia, bo ktoś zostawił dla nas. Jej! I piciu mamy. Nie, no. O, subcio. Najlepsza impreza na świecie, stary. Wygazowana kola, ale jeszcze jest okej. To nie była kola. Była. Po smaku poznaję. Ty nigdy coli nie piłeś, bo my ci nie dawaliśmy, bo te zęby ci się rozpuściły od tego. No, nie mam. No i popatrzcie jeszcze, co tutaj masz. Patrz, mamy maski. Możesz się przebrać za Freddy'ego. Trochę nie pasuje to za bardzo do ciebie. Musi pasować. Nie, no idealnie pasuje. Stary, jakby była szyta na twój rozmiar głowy po prostu, nie? I zrobię kawaii. O, ale jesteś kawaii. Dobra, oddaj tą maskę. Dobra, to jest później, to jest na przyjęcie niespodziankę. I popatrzcie, mamy pluszaki. Będziesz mógł sobie wybrać, którego chcesz, którego lubisz najbardziej. I wybiorę sobie Chica. Dobry wybór. Dobra, to weź ją sobie, przytul ją sobie. Ale odstawię ją na razie, o. To chodź, bo jest impreza niespodzianka, także ty o niczym nie wiesz jak coś. I tam będzie ciasto. Mówisz mi o imprezie niespodziance, o której już wiem. Nie, bo musisz... A dobra, udam zaskoczonego. Tak, ty musisz udawać zaskoczonego. No, coś ten deseń. Tak, super. Super ci idzie. I tam będzie ciasto i będą goście i wszyscy, nie? Kurde, mam znajomych? Nie wiem, jakiś randomów. Wiesz, wynajmij przyjaciela na Allegro kupiłem. Nie pamiętam, którą salę wynająłem, nie? Bo to któraś była. Birthday, o to dla mnie. Tak, fajnie. Jest wszystko fajnie, tylko jakby tortów i gości nie było. Let's rock the new face of fun, let's party. Subcio. Ty, a jakbyśmy zrobili imprezę bez gości i bez tortu? Jej! A w sumie z tobą dobrze się bawię, to tak może być. Co nam inni? Nie wiem, jakieś obsrane te ściany takie trochę, co? No tak jakby wycięte z Hololu, albo powódź jakaś tutaj była. Albo ktoś się zesrał na ścianę. Albo da. Czekaj, sprawdzę drugą jeszcze salę, bo tu więcej tego jest. A może inne dzieci będą miały też imprezę urodzinową? Co tu jest? Tu nic nie jest napisane. Tu jest jeszcze, wiesz, zarezerwowane. To jednocześnie może być pogrzeb, albo może być ślub, albo cokolwiek innego, jakaś stypa. Wygląda na imprezę jakąś. No ale nie ma tortów ani gości. O nie, tam jest pizza, tam nie idziemy. Ej, balony są! Chcesz podotykać balony? No. W końcu mogę. To będą jedyne balony, jakie będziesz mógł w życiu podotykać swoją twarzą. To lepiej dotknąć. Klimatycznie jest. Maciuś balony dotyka. Została ostatnia sala. Jak myślisz? Będą goście? Pamiętaj zaskoczonego, okej? Okay? Wchodzimy tam, a ty robisz takie... Wow! Dzięki! Dobra. Nie spodziewałem się takiej super niespodzianki. Coś wymyślę. To teraz idę, uwaga, patrz, masz prezenty. Masz prezenty. Masz. Balony też są do mentolenia i chyba goście są twoi z tektury zrobieni. Ale fajnie! To są moi znajomi. Ja pamiętam, że chyba żywych ludzi zamawiam, a nie z tektury. Ja i tak jestem zadowolony. No ja myślę, bo wydałem na ciebie 5 zł. Czekaj, tu dam zaskoczonego, jak wejdę. To wchodzisz i ten. I wow. O! A oni nie krzyczą, a nie mówią nic. A to podejdź bliżej do nich. Dobra. To dla mnie? O! Dla mnie prezenty? Szelikan, ja biorę, od razu mój kolor. Na pewno coś w nim jest fajnego. Maciek! Szelikan, ja tu słyszę i coś hucha chyba na mnie. No odwróć się! Albo się nie odwracaj lepiej! Nie, bo to jest... Wszystkiego najlepszego. Do pasjasa! Szybko do komputera, szybko! Maciek! Słuchaj. To jest ten głupi, gruby misiek, pamiętasz go? To jest ten Freddy. To jest Freddy. Szelikan, czy on robi na mojej imprezie urodzinowej? No nie wiem, no wynająłem jakiś randomów z internetu, no to przyszedł widocznie, no bo co? Dlaczego te zabawki pikają? Co robią? Czemu one znikają? Pipi. On to są bomby może tykające, gdzie my się wpakowaliśmy? Chica, już nie jesteś moją... Ej, ale może one są potrzebne nam do czegoś. Może i nie pozbywajmy się ich. Freddy będzie chciał przyjść, to mu rzucimy wtedy jego zabawkę. Oby nie. Dobra, została jeszcze podobizna Freddy'ego, że mamy zakładnika. Szpilki od razu w gościa, w dupę od lazumu. A jak to lubi? To w rękę. Lepiej w rękę. Dobra, patrz, pa. Mamy komputer i... Oj, klikaj, szukaj go, przecież na pewno będzie gdzieś. Tu byliśmy, patrz, prezent jest. Jest mój prezent. To jest twój prezent, ale nie widzę Freddy'ego. Nie ma Freddy'ego, to oznacza tylko jedno. On gdzieś się tu czai. Pojawił się. Okej, dobra, już go widzę. Wyłączę światło, może tak będzie lepiej. No, może lepiej, no. Ej, popatrzcie, tu są jakieś wentylatory z jednej i z drugiej strony. Ty żeś Chicę do wentylacji wrzucił? Tyś jest nienormalny. A co jeżeli ta duża marionetka przyjdzie? A może to jest odstraszacz jakiś? Ja i myślisz, że ktoś by się przestraszył tego pluszaka? Ja bym się wystraszył, ja bym biegł i... bym zaczął kopać i bym uciekał w drugą stronę.
No przecież tam ciemno jest, no to co, ty byś jak inaczej zalogował, jakbyś się potknął o coś. Ale masz latarkę. Ale teraz ja mam latarkę, a potwór nie ma latarki. Ale potwory widzą w ciemności? A może nie widzą? Ty, to może zgasimy. Co to? Rzucił ci prezentem, ale ci rzucił... Gnojku, to nie mój prezent! To jest niebieski, on chciał zielony! To jest niebieski, ty daltonisto, ty! No. Zielony też tam jest. Pokaż na kamelach, może na kamelach coś będzie widać. Ty, nie ma go! On, nie, on ci zabrał twój prezent! Ten prezent jest jego zakładnikiem! Nie, nie! Masz pałkę rozgrzeszałka albo coś takiego podobnego? Mamy ciastko! Nie, zostaw jest... ciastko, jedno dla ciebie, jedno dla mnie. Ale było. Zaatakujemy go nadmiarem cukru i dostanie cukrzycy i umrze. O, to jest dobry pomysł. To, weźmiemy oba ciastka i załatwimy go. Dobra. Ty, prezent się znalazł. O, co? Pod moimi nogami, jak to? Ej, on ma... Oddawaj tą słuchawkę od telefonu. To jest nasz telefon. Zeżar mi słuchawkę od telefonu. Jak my zadzwonimy pod 911 teraz? No właśnie, jeszcze uciął mi kabel od internetu. Jak ja mam zadzwonić gdziekolwiek? Koniec tego, czekaj. Wy chcesz, zmujemy cię. Tak, a potem do internetu to wrzucimy. Będziemy sławni wtedy, dzięki tobie. Co to? Ale słyszę muzyczkę. Ja też, jak odpaliłem jakieś gówno. A nic nie wyskoczy, co z tego monitora? Byłoby strasznie, jakby coś wyskoczyło. Shuriken, szukaj dalej po kamelach. On musi na pewno gdzieś chodzić. No ale jak chodzi, no to co nam to da, że my go będziemy widzieć? No. Kiedyś mogliśmy zamknąć drzwi, a teraz nawet drzwi nie mamy. Ty, a może jednak mamy? Może tu się da jakoś drzwi zamknąć? Muszą być, na pewno są parcelne jakieś drzwi. Słyszysz to? O nie. Czy mi się wydawało, czy ja tutaj coś... Maciek? Obyś nie miał racji. Poczekaj, mam kartkę papieru. Patrz. Ja ci poświecę. Zaszeleść mu. I co? Stało się coś? Nie, ja cały czas obserwuję w porządku. Ej, a może tam wejdziesz i popatrzysz, czy tam kogoś nie ma? Dlaczego ja? Bo ja się nie zmieszczę. O kurczę, dobra. Shuriken, ja coś słyszałem. Maciek, jak będziesz szedł, to... Nie odwracaj się! Nie odwracaj się! Ludzie, nie odwracaj się! Maciek, gdzieś ty pobiegł! Czekaj, światłem go! Masz! Upromieniowanie mu UV! Dostaniesz raka skóry, umrzesz! Maciek, gdzie ty jesteś? Cholero jedna! Maciek, czemu się za balonami chowasz? To jest gówniana kryjówka. No i co? Nie, to jest najlepsza kryjówka. No i co teraz? I co teraz robimy? Liczymy na szczęście. Jakie tu są obrazki! Brzydkie. Ej. O nie! Maciek, masz jakieś cukierki? Masz to ciastko? Ona wpierdzielała ciastka, wtedy się uspokaja. Nie odzywaj się, może pójdzie sobie. Nie pójdzie sobie. Wyciągaj z gaci. Wiem, że trzymasz w gaciach cukierki. Gówno trzymam w gaciach. To rzuć, może się... Nie wiem, czy takie candy chcę. O! Podziałało. To chodźmy do komputera, tam mamy przyrządy jakieś. Maski i całą resztę. Musimy się uzbroić. Dobra. Coś więcej niż twoje gówno w gaciach. Ale już je opróżniłem, już spokojnie. No to gorzej, bo straciliśmy prąd. Ciszej, Shuriken. Znaczy jak coś jest za cicho. Spokojnie. Stanowczo za cicho. Spokojnie, tak musi być. W każdym horrorze jest za cicho, a później ginie blondynka. Ale my nie mamy blondynki. Za nami! Co, jak za nami? Jak za nami? Kujik był. Królika to się chyba nie boimy. Jak się kujka nie boimy? A jak kujik wyskoczyć nożem? Dobra, chodź tutaj, ja już obczajem o co chodzi. Patrz, tu mamy światła. No. Patrz, jedno, drugie i trzecie. O! 3 światła możemy odpalić naraz. Odstraszałki. I teraz tak brzęczymy, że na pewno nikt nie wie, że my tu stoimy. Na pewno, ja bym nie przyszedł. Ty, ja widziałeś bym się tam w ogóle? Widzę królika. Rzuca do nas prezentami. Skurczybyk mi zaj... Jumał. Bierz ten prezent i wracaj tutaj szybko. Maciek, otwórz prezent! Zobacz, co dostałeś! Nia! Od tego śmiesznego królika. Ale ktoś zawiązał to mocno. O, coś się rusza! Maciek, tam się coś rusza! Może zwierzątko dostać? Może pieska? Zawsze chciałeś być pieska! Maciek, uciekaj! Uciekaj, stop! Do pizzerii! Tu jest na pewno bezpiecznie! W pizzerii nikt nie chodzi! Szybko! Tu, Maciek! Maciek, tu! Szybko! Chodź! Na scenę wbiegaj! Na scenę i za scenę! Tutaj, za tą planteką! Chowamy się! Shuriken, jestem za mały! Pomóż! No jak ci ma... Dobra, skacz! Szybko! Maciek! Maciek, cichutko, bo jak nas znajdzie, to nas zeżre, to grube dupsko. To jest... O, patrzcie, gdzie chowaj się? Czy ty stoisz? Schowaj się za mną. Wiem, że tu jesteście. Co ona szuka? Chyba nas, nie? Czekaj, czy se kiedyś pójdzie. Ja, patrzysz je tu, patrzysz, a co, schowaj się. Maciek. Tu nikogo nie ma, są tylko zasłony. Chodź, znajmniej kit, mam nadzieję, że złapała.
woła mnie. Wiem, że tu jesteś. No to nie wychodź czasami, nie bądź głupi. Ale mnie woła, to muszę chyba odpowiedzieć. Nie, nie możesz odpowiedzieć. Idę po ciebie. Jak odpowiesz, to wtedy... Szalikan, ale tak nie może ludziom mi odpowiadać. Cicho, to nie jesteś ty, to jest inny Maciek. Dobra, to chociaż pokażę. Cześć. Jaki Maciek! Maciek, uciekaj! Maciek, do komputera uciekaj! Maciek! Uciekaj! Co ty, nagrywasz mnie, czy co? No czekałem na ciebie! Dobra, włączę światło, czekaj, zaraz ją odgonimy! Lighting! Masz fleszę, masz, epilepsja, no, i się zastanawiam. Mam cię na kamerze, widzę ją na kamerze, stoi na stole z buciorami. Chyba nas nie słyszy. Co ona teraz będzie striptease zrobiła? Dobra, Maciek, muszę wyłączyć światła, bo się zaraz rozładują nam baterie. A w ogóle zobacz, tu jakiś demoniczny czerwony kolor świeci w tym. Chyba przywołaliśmy jakiś portal z piekła. O kurde. O nie, tam zaraz coś wyjdzie. Nie wchodzę. Maciek, słuchaj, musimy szybko przeszukać wszystkie te. O, mam nawet kamerę z wentylatorów. Zarąbiście, możemy podglądać, co się tam dzieje. Ty, ale jakiś plan B mamy w razie czego? Ej, patrz, rusza się, idzie, przyciska się, grubo, jeden, idzie tam. Szybko, chwytaj coś. Czytaj coś, co wygląda jak on. Mi się wydaje, że to pomoże. Co to masz? Problemy Pruszaka? Techniczne. Załóż to na głowę. Udawaj, że jesteś Freddy, jesteś jego kolegą. Freddy, ja jestem twój przyjaciel. Fletch Maciuś. Jestem Flet Maciuś. Freddy, przyjaciel wszystkich dzieci. Tak, ja lubię atakować dzieci w ciemności i w piceli. Ja lubię porywać dzieci, daję im cukierki do wana i sobie nie ma. O, złapał to. Idiota. Nie, no dobrze grałeś Freddy'ego. Powiem ci, że ja bym się sam nabrał. No ja też. Słuchaj, bierzemy te ciastka do domu, bo nie możemy wrócić z pustymi rękami z tej imprezy i uciekamy do wyjścia. Dobra. Mamy ciastka, to wracamy do domu, nie? Co tu będziemy siedzieć? Musimy szybko. Życzę sobie powrót do domu szybki. A ty już dzisiaj miałeś jedno życzenie. Ty chciałeś na imprezę chyba. Ale już mam drugie. Już sobie odwiedziałem imprezę. Już mam w dupie imprezę. Nie możesz mieć dwóch życzeń na raz w ciągu jednego. Mogę mieć. Maciek? Oj. Idę po was. Maciek, ile ci jakieś dziobnica wentylacją. Maciek, uciekaj. Maciek, co tu jest jakiś... Maciek, uciekamy. Maciek, uciekamy. Leci, goni nas. Szybko do tego pomieszczenia gospodarczego, czy co to tam jest. O nie. Maciek. Co to kurde było, stary? Ja nie mam pojęcia. Co to za duchy? To w ogóle z FNAF-a jest, czy to z jakiegoś Shreka? Ja nie mam jakiegoś innego uniwersum chyba. Ja nie kojarzę tego w ogóle, nie mam tipa na to. To jakieś Stranger Things było chyba, to się mi przypomina. Oj. Ej, stary, musimy stąd uciekać, tam jest chyba wyjście. Idziemy tam, uciekamy z ciastkiem i wypierdzielamy stąd. I już nigdy ci nie robisz żadnych urodzin, ani żadnej niespodzianki. W dupie mam takie urodziny. Powtórzymy je jeszcze. To się zdecyduj, czy chcesz takie, czy nie. Takich nie, ale inne chcę. Aha, ale mogą być u nas w piwnicy? Mogą być. Dobra, to zajebiście, to następnym razem zaproszę wszystkich do piwnicy. Byle, żeby nie było strasznie, bo już serduszko mi nie wytrzymuje normalnie. Ale mamy ciastka przynajmniej, nie są jakieś pozytywy tej historii. No są, zawsze są pozytywy. Ciastko. Tęskniliście?